Jest, udało się, chociaż przyznam szczerze, przez moment myślałam, że to się nie wydarzy, że się nie spotkamy. Ja też się cieszę. To poniedziałek, korki. No to tak. Blue Monday głównie dlatego, że korki są niezwykłe. Korki. Doktor Leszek Melibruda, psycholog społeczny SWPS. Blue Monday to dziś, 20, przypomnę w kalendarzu, poniedziałek. Poniedziałek w ogóle to taki dzień, który niechętnie, że tak powiem, nas budzi. Bo wiadomo, że jak poniedziałek, to jest kolejny tydzień kolejnych obowiązków. Tymczasem udało się to kiedyś obliczyć, że to właśnie teraz, ten poniedziałek jest tym najgorszym, najbardziej depresyjnym dniem w roku. Czy to rzeczywiście możliwe? Nie. Nie. To znaczy, krótka jest odpowiedź, bo tak wygląda, że samo hasło jest bardzo nośne, ponieważ... Czyli to jest marketingowe... No tak, i nawet do stworzenia tego pojęcia przyczyniła się firma marketingowa, która w Wielkiej Brytanii rozpisała wśród naukowców taką nie tyle ankietę, ile prośbę, czy chcieliby zarobić, żeby podpisać się pod koncepcją Blue Monday, która została w dużym stopniu wymyślona przez osobę pomysłową, która do tego, żeby wszelkie znamiona nauki, a to jest pseudonauka, a więc żeby to znamiona, te znamiona nauki i ten Blue Monday ponosił, a więc nawet powstał wzór matematyczny. No właśnie. No ale matematycy wiedzą, że do wszystkiego można zrobić wzór, w związku z tym, kiedy... No jak wiadomo, że A plus B równa się C, więc... Dokładnie tak. Pytanie, co jest A i B, prawda? Więc podważono. To tak. Nie ma rzeczywiście takich twardych dowodów, żeby tak było. A jeszcze do tego pewien element magicznego myślenia, ponieważ te Blue Monday mają być zawsze w poniedziałki ostatniego pełnego tygodnia stycznia. Jakoby to miało związek z meteorologią, ale nie tylko, bo na przykład... To może ma to związek z finansami bardziej. No również tak, ale bardziej po amerykańsku i brytyjsku, ponieważ w tym wzorze chodziło o to, że minął już taki okres od świąt, a dla tych, którzy wzięli pożyczki i kredyty na święta, to jest taki właśnie moment największego dystresu, że bo trzeba zacząć płacić. Tak, że trzeba zacząć płacić. Przyszedł rachunek w tym tygodniu po prostu. Dokładnie tak. Więc jest w tym dużo takiego magicznego myślenia. Jest takiej potrzeby, żeby trochę zrzucić na szarówkę odpowiedzialność za nasze złe samopoczucie. A złe samopoczucie jest po prostu nagminnym, powszechnym i wszechogarniającym, o tak bym powiedział, zjawiskiem. I tu jest jakby sprawa taka podstawowa, mianowicie narasta i to lawinowo liczba osób, które i których samopoczucie i nastrój jest coraz gorszy. To znaczy, a z czego to wynika? Źle żyjemy? Z wielu czynników. Wie pani, ja w zeszłym tygodniu byłem na takiej konferencji. Zresztą dziennikarze dla zdrowia debatowali między innymi nad depresją. I jeden z przedstawicieli, firm farmaceutycznych dokonał analizy sprzedaży leków przeciwdepresyjnych w polskich aptekach. I ze zdumieniem stwierdzono, że w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł ta sprzedaż leków przeciwdepresyjnych u dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia o 100%. Nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. To znaczy, tak. Też prawdopodobne, ja bo rozumiem, on to zbadał. Tak. Ale to pokazuje rzeczywiście wzrost nie tylko zaburzeń nastroju, ale również i prób leczenia farmakologicznego i to u dzieci i młodzieży. I to jest niebezpieczne, ponieważ rzeczywiście to zjawisko niesie się bardzo głęboko. No mamy trzecie czy czwarte miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę samobójstw, które bardzo wzrastają, a to jedno z drugim ma związek, a więc zaburzenie nastroju. To w takim razie... Z bezradnością. No dobrze, no ale już zakładając, że mamy dzisiaj ten Blue Monday, bo tak jak pan powiedział, to jest idealna sytuacja, którą można wykorzystać, można zrzucić na ten Blue Monday wszystko to, co złe dziś. Albo się wydarzy, ma się wydarzyć, albo już się wydarzyło. Wie pani co, ja widzę w tym pewne niebezpieczeństwo w takim myśleniu, wie pani, bo dlatego, że to jest trochę znalezienie winnego, to znaczy znalezienie pseudoprzyczyny. A w kwestiach zarządzania własnymi emocjami jest niesłychanie ważne, ażeby czuć i mieć większą samoświadomość i odpowiedzialność za siebie. Tak. Bo najczęściej jest tak, że ludzie jak się źle czują, to szukają przyczyn zewnętrznych. Przez ciebie. Tak. Przez ciebie mnie boli głowa. No bardzo często. Przez pana mnie boli głowa, bo ja się bardzo martwiłam, że się nie zobaczymy, że pan do mnie nie dojedzie. Ale
okej, to oznacza, że ma pani taki akurat wzorzec reagowania na sytuacje Żartuję. Lękowe. Ale to jest bardzo powszechne. Ja teraz tak? nie mówię o pani, ja mówię o bardzo wielu osobach, które mówią, że ze zdenerwowania mają różnego typu dolegliwości czy sygnały fizyczne. Mhm. No ale to są właściwie ważne sygnały dla każdego człowieka, że zarządzanie emocjami, czyli wpływanie na to, jak człowiek reaguje w takiej sytuacji presji, bo to była presja, zdąży, nie zdąży, przyjdzie, nie przyjdzie, co zrobimy, czym wypełnimy i tak dalej. Tak, tak, tak. Cała masa takich zagrożeniowych, lękowych myśli i one rzeczywiście wzbudzają w organizmie każdego gotowość, mobilizację energii, mobilizację, która jest energetycznym wyładowaniem jak granat. To znaczy, że tak naprawdę fizjologicznie my czujemy napięcie. To jest zjawisko konkretne. Kiedy pojawiają się emocje, pojawia się duża ilość energii. No i teraz umiejętność zarządzania emocjami to jest między innymi umiejętność zarządzania tą właśnie energią. Jeżeli do tego by podejść zadaniowo, a pani to prawdopodobnie tak zrobiła, że to zrobimy to lub tamto, mamy trzy wersje. Tak, szybkie rozwiązanie problemu. I to jest jeden ze sposobów zarządzania własnymi emocjami. Tak. To znaczy podejście zadaniowe, gdyby ktoś zapytał, to co zrobić? No właśnie to. Mhm. Czyli zobaczyć, przyjrzeć się bardziej uważnie temu, co wzbudza w nas różnego typu zagrożenia, czyli emocje, i zbudować szybkie oraz też i przemyślane plany działań. Natomiast jeśli my utkniemy w momencie, no to przez niego, no to przez tą Warszawę, bo jest tak zapchana, bo przez coś jeszcze, to trochę odbarczamy się od odpowiedzialności poszukiwania szybkich, czasami natychmiastowych, a czasami przemyślanych rozwiązań. I wtedy tracimy te wszystkie zdolności zarządzania swoimi emocjami. Ale jeżeli już dzisiaj, wczoraj naczytaliśmy się, że dzisiaj jest Blue Monday i obudziliśmy się przed chwilą z takim przekonaniem, że to jest jednak najbardziej depresyjny i najgorszy dzień w roku. Ciężko jest teraz to wyrzucić z głowy. No, jeżeli rzeczywiście tak jest, siedzą teraz nasi widzowie, czy w samochodzie w korku, czy może już przy biurku w pracy i sobie tną się i posypują te rany solo. To jak przetrwać ten dzień? Jak każdy poprzedni i następny. To znaczy, że to może być okazja dla niektórych, ażeby po pierwsze wzbudzić ciekawość w stosunku do siebie i tego, w jaki sposób ja reaguję. Bo każdy pretekst, niech to będzie Blue Monday, czy też niech to będzie wstrząs, czy też niech to będzie przykład innego, jest dobry do tego, żeby obudzić w sobie ciekawość. Mamy podstawowy problem, większość z nas, że różne sprawy traktujemy strasznie skrótowo. Chcielibyśmy szybkie odpowiedzi, szybkie recepty. To powiedz, jak to zrobić, najlepiej w dwóch, trzy kroki najwyżej. Tak. Natomiast nie ma ciekawości nas. Nie wnikamy, nie zastanawiamy się pod takim kątem, a jakby takie rozwiązanie, a jakby to spróbować, a jakby tego nie robić, a jakby tego nie mówić. O, to są ważne kroki do radzenia sobie z emocjami. Z emocjami. Natomiast są też takie osoby, które kierują się nawykowymi reakcjami. To są trochę takie osoby z taką, powiedziałbym, mentalne cyborgi. Takie mentalne cyborgi, które... Ciekawe sformułowanie. Które mają w sobie mechanizm wielepa. Wielep to jest taka osoba, która wie wszystko lepiej, ale super wielep to jest taka osoba, która wszystko wie lepiej o drugiej osobie. Ja wiem, co pani sobie pomyślała. To jest super wielep. Ja wiem, co ty myślisz. Nie musisz mi mówić nawet. To jest bardzo niebezpieczne, bo dlatego, że to jest takie jasnowidzenie, które zamyka nas naprawdę na możliwość zrozumienia, a więc też i przejęcia kontroli, czyli wpływania skutecznego na nasze nastroje. Bo najczęściej ten spadek nastroju wiąże się z jakimś rozczarowaniem, z jakąś frustracją, z jakąś niepewnością, ale głównie z zagrożeniem i złością. No i teraz umiejętność jakby rozpoznania, że właściwie to jestem wściekły,
Albo tak właściwie, to ja się boję. Jest pierwszym krokiem do tego, żeby... Nie każdy potrafi czytać tak emocje. Już tego się trzeba nauczyć, innych, to prawda. Ale o tego się własnych trzeba, emocjach. Tego się trzeba nauczyć. To powinny być obowiązkowe lekcje już w szkole średniej. Dzieci, młodzież powinny się tego uczyć, jak widać. Chociażby też po to, żeby nie łykać tyle tabletek uspokajających. Tak. Więc to jest wyzwanie naszych czasów oraz to jest wyzwaniem dla rodziców młodego pokolenia. Ponieważ starsze pokolenie się tego nie uczyło, rodzice ich tego nie nauczyli. I dzisiaj często rodzice poszukują sposobów, co zrobić, żeby dziecko było zdrowsze. A może my jesteśmy inaczej, może to pokolenie, o którym pan mówi, to jest pokolenie suplementacji. No, w dużym stopniu. Mówię to tutaj prawda. Cudzysłów suplementacji, bo w tej chwili tabletka jest na wszystko. Suplementacji i poszukiwacze też i protez takich mentalnych. Mm-hmm. W związku z tym, jeśli się rozstaniemy z takim oczekiwaniem, że gdzieś jest szybkie rozwiązanie, zamiast głębszego spojrzenia na siebie i zadaniowego podejścia do życia, to będziemy się tak bujać i będziemy... No to zadanie tej zadaniowości, przepraszam, kiedyś uczyło harcerstwo. Dokładnie tak. A teraz tego nie ma. Znaczy jest, ale nie jest aż tak popularny. Jest w innej postaci, tak. Rzeczywiście, ale dzisiaj to jest wyzwanie każdego dorosłego, który jest mądrym dorosłym, a nie tylko przez wiek osobą, która piastuje rolę dorosłego. Dorosłego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten piękny niebieski niech się zamieni w błękitny poniedziałek. Dzień serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do zobaczenia.